Witajcie, drogie byki, na kolejnym czytaniu na relacje miłosne na wrzesień. I tutaj macie możliwość, słuchając tego czytania, spojrzeć w swoje energie, w energię partnera, w to tu i teraz, w potrzeby własne i właśnie waszego ukochanego, ukochanej osoby, po prostu o której myślicie, którą macie w sercu. I tutaj też możecie zobaczyć, jakie podjąć działania, jakąś wskazówkę, żeby rozwiązać jakiś problem, żeby pójść dalej, żeby pójść do przodu, żeby wasza relacja po prostu kwitła i była w lepszej kondycji. I tutaj piękne energie macie na wrzesień. Zaczynamy od tego, co jest tu i teraz u was, u waszego partnera i pomiędzy wami. I wy tu pojawiacie się w karcie, bo jesteście po lewej stronie, partner po prawej, pojawiacie się w karcie asa dysków. To jest właśnie chęć rozpoczynania czegoś od nowa, na nowo, to jest jakaś nowa inicjatywa, nowe zajęcie, nowy pomysł, coś, co rokuje nadzieję na przyszłość taką długoterminową, coś bardzo namacalnego. Być może właśnie otrzymujecie jakiś podarunek od losu, bo tutaj tak to czuję, że tutaj los wam coś przynosi. Być może jakieś olśnienie, być może właśnie forma jakiegoś nowego projektu, pomysłu, coś, co może wnieść do waszej relacji taki nowy powiew, świeżość, i to będzie coś konkretnego. Myślę, że wasz partner to bardzo doceni, partnerka, bo tutaj jest pełno uczuć po stronie waszego ukochanego, ukochanej, bo jest karta kochanków. I tutaj jest to w tej talii tak pięknie pokazana karta, bo ona jest taką formą dopełniania się dwóch kolorów, z których powstaje jakaś trzecia wartość. I myślę tak sobie, że dla wielu par może to oznaczać właśnie rodzenie się nowego życia. Być może tu właśnie jest możliwość dziecka, zachodzenia w ciążę. Coś, co będzie was jeszcze bardziej łączyć, bo powstaje tutaj w wyniku właśnie energia trzecia. Myślę, że po stronie waszego partnera może być taka chęć, może być takie zdeterminowanie, ale oczywiście może też oznaczać to po prostu takie partnerstwo, chęć wchodzenia w to partnerstwo na 100%. Pomiędzy wami jest energia maga, odwagi, komunikacji. Zresztą mag i tutaj kochankowie to jest karta bliźniąt, więc być może z kimś takim macie do czynienia, drogie byki. I tutaj jest naprawdę duża możliwość, żeby tak ta wasza relacja kwitła, żeby komunikacja pomiędzy wami była taka w porządku. Tutaj coś też odnawia się, tu czuję taką energię właśnie odnowienia relacji. Myślę, że jeżeli mieliście jakiś problem pomiędzy sobą, to tutaj wrzesień daje wam warunki takie właśnie z zewnątrz. Coś przychodzi takiego, nie wiem, od zewnątrz, myślę, wspólne może zajęcie, jakieś wspólne przedsięwzięcie, materializacja jakiegoś pomysłu, jakieś wspólne działanie, które umożliwia wam bycie właśnie wspólne, bycie razem i takie partnerskie bycie razem. I może teraz spójrzmy na potrzeby wasze, potrzeby waszego ukochanego, ukochanej i jak to ma się do potrzeb waszych wspólnych. Tutaj macie królową buław po waszej stronie. To jest bardzo duża pewność siebie, to jest ognistość, to jest działanie, to jest chęć właśnie zdobywania czegoś, to jest parcie naprzód. To jest też, jeśli tutaj czytam dla panów byków, kobieta, która właśnie
taka jest ognista, ona przychodzi do Was z propozycją jakiegoś konkretnego działania, to jest coś zauważalnego, ktoś bardzo zauważalny, charyzmatyczny, ktoś, kogo nie można przeoczyć. Jeżeli jesteście kobietami, drogie Panie, to właśnie po Waszej stronie jest taka chęć do tworzenia czegoś, do postawienia też na swoje potrzeby, na budowanie siebie. To jest właśnie otworzenie się na swój ogień, na zauważenie tej swojej spontaniczności. To jest zauważenie w ogóle własnej ścieżki, siebie w relacji. Jeśli chodzi zaś o Waszego partnera, tutaj potrzeba jest zakończenia czegoś z sukcesem, bo i pokazała się karta wszechświata, świata. Tutaj akurat mylnie jest nazwana, znaczy nazwana jest dobrze, tylko mylna numeracja wskazuje na kartę Słońca. I ja często właśnie w taki sposób też staram się przeczytać tą kartę, ponieważ tutaj właśnie widzę taką potrzebę sukcesu, potrzebę zauważenia być może przez Was, że po tej drugiej stronie partner właśnie wchodzi na szczyt jakichś swoich osiągnięć. Potrzeba docenienia go, bo on jak gdyby przy takiej karcie, jaką Wy macie, tą Królową Buław, która jest taka zauważalna, jego sukces, splendor tego, co on osiąga, może być trochę przygaszony, bo tutaj ta kobieta jest taka, na tej ilustracji karty świata, jest taka rozmyta, taka wtopiona we wszechświat, więc być może właśnie trzeba to zauważyć. Potrzebą jest tutaj też może konkretne jakieś posunięcie, jakiś wyjazd, jakiś ruch w przestrzeni, jakiś kontakt taki bardziej przestrzenny na wielu poziomach, bo mówię o kontakcie, ponieważ pomiędzy Wami jest też karta mówiąca o rozmowie, mówiąca o wypowiadaniu czegoś, porozumiewaniu się, być może podejmowania decyzji, bo to jest Król Mieczy. Król Mieczy jest decyzyjny i być może właśnie Wasz ogień plus chęć jakiegoś zakończenia etapu jakiegoś, jakimś konkretem, to jest właśnie decyzja. Czyli może o decyzję o takim jakimś byciu razem, o tworzeniu czegoś więcej, o zauważeniu wzajemnym siebie i swoich potrzeb. A decyzja może dotyczyć właśnie wzięcia sprawy w swoje ręce. Może po Waszej stronie, drogie byki, bo u Was jest taka bardzo charyzmatyczna postać tej Królowej Buław, która właśnie lubi mieć swoje zdanie, lubi działać, kreować, właśnie lubi też decydować o czymś, więc być może tutaj po Waszej stronie leży jakaś decyzja, może odpowiedź na jakąś propozycję. No w każdym razie tutaj jest energia pójścia do przodu, bardzo intensywnego pójścia do przodu. I teraz co się dzieje, bo to były potrzeby, a teraz wchodzimy w działania. I mamy tutaj znowu trzy karty. Działania po stronie Waszej, to ja bym powiedziała, że jest brak działań, bo jest 8 mieczy, czyli to jest takie zatrzymanie, bo to jest myślenie, że jednak to może mi się nie udać. Jakiś wchodzi schemat jakiegoś takiego ponuractwa, że to może nie ma szans, albo ja nie mam szans. A po stronie Waszego partnera jest przepiękna energia trzech buław. Tutaj jest właśnie chęć działania, chęć wyjścia naprzeciw. Tu jest poważna propozycja, tu jest krok naprzód, to jest wyczekiwanie też na odpowiedni moment, a pomiędzy Wami rezultatem w ogóle całego czytania są dwa kielichy, czyli wejście rzeczywiście w relację, wejście w związek, zauważenie, że możecie go współtworzyć, że to jest właśnie ten moment.
I myślę, że tutaj problemy, które urastają u Was po Waszej stronie byki, ta niemożność działania, te interferencje, które przychodzą z wszechświata, to znaczy Wy zauważacie, że coś jest niemożliwe, bo macie w głowie, nie wiem, przeszłość, bo jakieś przyszłe doświadczenia tutaj w Waszym umyśle tworzą blokady, których faktycznie nie ma, bo oprócz tej karty wszystkie są bardzo sprzyjające. I może spójrzmy na energię całościowo. Tutaj wchodzicie i jesteście w tej energii w tej chwili, w takim uniesieniu, w zapale do tworzenia czegoś od nowa. Po stronie partnera też. Tam jest miłość, chęć, współdziałanie, współtworzenie. Pomiędzy Wami jest chemia, porozumienie. U Was jest potrzeba i właśnie myślę, że ta potrzeba Wasza bycia pewnym tego, co czujecie, bycia pewnym siebie, sfokusowania też się na sobie, zauważenia siebie jest potrzebą ważną, bo myślę, że w jakiś sposób siebie nie doceniacie. I swojej perspektywy oceniacie, że może niekoniecznie macie szansę, że może niekoniecznie jesteście zauważeni. A tutaj duże zaangażowanie widzę z tej drugiej strony i macie wszelkie szanse, żeby wejść na następny etap relacji, żeby podjąć jakąś konkretną decyzję, żeby w czymś współdziałać, żeby coś współtworzyć, żeby wspólnie zakończyć jakiś etap, żeby wejść właśnie wyżej. Być może tutaj decyzja o jakimś wspólnym wyjeździe, bo jest potrzeba jakiegoś oddechu. Taka być może nieśmiała od Waszego partnera, ale przyjęta tutaj przez Was też z takim jakimś oporem, bo nie jesteście pewni. Ale myślę, że nie jesteście pewni z tego powodu, że nie ufacie temu związkowi, nie ufacie sobie, nie ufacie może w ogóle miłości, bo macie jakieś doświadczenia, które prowokują taką nieufność. Ale wyjdźcie z tego, bo tutaj widzę, że jest bardzo duża szansa na takie dobre porozumienie, na piękny układ pomiędzy Wami, bo zobaczcie te karty, które są właśnie pomiędzy Wami, ten mag, który mówi o odwadze, który mówi też o właśnie takiej dobrej komunikacji, ten król mieczy, który jest decyzyjny, który właśnie wchodzi w ten następny etap odważnie, który widzi więcej, który jest mądry, który umie połączyć właśnie to, co czuje serce z tym, co myśli głowa i nie ma wątpliwości. I jeszcze są te dwa kielichy, które mówią o takim cudownym finale, o takim porozumieniu, o miłości po prostu, no bo zobaczcie, karta kochanków tu jest w tym rozdaniu, jest karta miłości. Karta w ogóle tej miłości, zresztą tak nazwana w tej talii, to jest w ogóle karta Wenus, Wenus w raku. A Wenus to właśnie miłość, to uczucia, to tworzenie relacji. Więc myślę, że macie do czynienia albo z wagą, albo z bliźniętami, albo po prostu macie do czynienia z kimś, kto Was bardzo kocha, bardzo szanuje, potrafi traktować po partnersku, zauważa Was jako tą królową buław, osobę ognistą, taką pełną chęci, pełną właśnie radości życia, spontaniczności. I ja myślę, że tutaj jest takie powiązanie, jest chemia, jest ogień, są kielichy, czyli są uczucia i jest też materia, bo ten as denarów świadczy o tym, że wchodzicie w etap takiego już materializowania się czegoś, konstytuowania się tej relacji. Ja myślę, że tutaj może nawet nastąpić jakieś, nie wiem, przyrzeczenie, oświadczyny, coś takiego, co rzeczywiście zamyka jakiś poprzedni czas i otwiera Was na nowe.
Myślę tutaj też, że dla wielu z Was szykują się takie ruchy w przestrzeni, właśnie gdzieś pojechali, gdzieś wyprowadzenie się, gdzieś, nie wiem, podróż jakaś, wprowadzenie właśnie takiej energii ognia też do Waszego związku. Oprócz tych kielichów właśnie no, musi być ten ogień i jest jeszcze właśnie taka umiejętność rozmawiania ze sobą, takiego rozumienia się. Więc to jest coś, co tworzy podstawy bardzo stabilne do relacji, do no, takiego bycia razem w szczęściu, w porozumieniu, w takiej wzajemnej trosce o siebie, w czułościach. No tutaj widzę bardzo piękne energie i taką też odwagę do działania, inicjatywę, więc nie obawiajcie się, jeżeli macie jakieś obawy, to wypuśćcie je, tak jak tutaj kobieta na ilustracji wypuszcza jaskółki. Więc to właśnie jaskółki to jest nadzieja, więc nigdy jej nie powinno Wam zabraknąć. Po drugie, jaskółki to wolność, wypuśćcie je na wolność. Pomyślcie, że związek to nie jest związanie, to nie jest niewolnictwo. Związek daje szansę na tworzenie czegoś unikalnego, trzeciego, właśnie takiej energii rozwoju. Bądźcie tą królową buław, która cały czas się rozwija, która właśnie korzysta z tego, że jest w relacji, poznaje siebie w inny sposób, daje sobie szansę na rozwój, na takie inicjowanie różnych rzeczy, których nie można robić tak pojedynczo, można je robić razem. Więc pozwólcie sobie na to, drogie byki, i bądźcie szczęśliwe, bo macie tutaj relację, która bardzo dużo Wam może dać. Dużo zadowolenia, miłości, ognia, namiętności, wszystkiego. Tylko nie bójcie się tego. I jeżeli chcielibyście, kochane byki, poznać jakieś szczegóły w swoich własnych relacjach, to zapraszam do czytań indywidualnych. Znajdziecie tutaj pod tym filmem wszystkie namiary, maile do mnie, na które możecie napisać, opisać swoje kłopoty czy zadać pytania, a ja odpowiem takim czytaniem partnerskim, osobistym, jakie będziecie potrzebować. Takie konkretne czytanie na Wasze konkretne sytuacje. I wszystkiego dobrego i do usłyszenia.